Agnieszka Tyszka. Zosia z ulicy Kociej. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Czyta Marta Markowicz. Dla Meli. Rozdział pierwszy. Ulica Kocia 5. Mam na imię Zosia. Okropnie, prawda? Jeszcze nie spotkałam dziewczyny, której podobałoby się jej własne imię. W zerówce były same Zuzie, Zosie i Tosie. I jedna Leonia. Pomyślcie tylko. Leonia. To naprawdę pięknie brzmi. Okropnie jej zazdrościłyśmy, aż pewnego dnia okazało się, że Leo wolałaby nazywać się normalnie. Tak powiedziała słowo. Niemożliwe, zawołałyśmy chórem. Nie macie pojęcia, jakie to męczące tak się wyróżniać, wyznała nasza koleżanka i westchnęła ciężko. Może i miała trochę racji? Zdarzało się przecież, i to nieraz, że proszono ją o powtórzenie imienia. Podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, gdy wchodziliśmy na scenę, by wziąć udział w konkursach, albo na zajęciach, kiedy pojawiali się nowi nauczyciele, którzy nas nie znali. Biedna Leo czerwieniła się i przestępowała nerwowo z nogi na nogę. Bardzo jej współczułam. Szczególnie wtedy, kiedy jakaś pani pytała głośno: jak, lew konia? Możesz powtórzyć, dziewczynko? Ale chyba najbardziej było mi jej żal, gdy chłopcy ułożyli ten okropny wierszyk. Leonia większa od słonia. Faktycznie, Leo była trochę grubsza niż reszta dzieciaków w grupie. Ale czy to od razu powód, żeby się z niej naśmiewać? Chłopcy, to odrębny temat. W każdym razie my, dziewczyny, stanęłyśmy w jej obronie, a pani Ania, nasza nauczycielka, zrobiła na ten temat specjalne zajęcia. I chłopcy przestali. Przynajmniej na pewien czas. Może więc nie powinnam narzekać na swoje głupie imię? Teraz mam już prawie 9 lat i jestem jedyną Zosią w klasie. Ale nie w domu. Czy to nie idiotyczne? Obie moje babcie to Zofie. Tyle, że mamę mamy nazywamy Zelmer, ponieważ zachowuje się jak odkurzacz tej marki i zawsze dojada po mnie i mojej młodszej siostrze ciasteczka, kanapki i co tylko zostanie na naszych talerzach. A mama taty to Zula. Dzięki temu można się jakoś połapać w tej skomplikowanej rodzinnej sytuacji. Nie rozumiem, jak dorośli mogli do niej dopuścić. Przecież kiedy się urodziłam, wystarczyło sięgnąć do księgi imion i byłoby po kłopocie. Tam jest naprawdę spory wybór. Co byście powiedzieli na Berenikę albo Kasyldę, w ostateczności Hortensję? Jeśli chodzi o nazwisko, to też mogłoby być lepiej. Wierzbowska brzmi całkiem nieźle, ale jest na W. Każdy uczeń na świecie wam to powie, że nie ma gorszej rzeczy niż wylądować na początku albo na końcu listy. Nauczyciele zawsze koncentrują uwagę właśnie na tych nieszczęśnikach, zwłaszcza jeśli chcą zapytać o coś naprawdę trudnego. Ale dosyć tego. Nie jestem przecież jakąś okropną pesymistką. Specjalnie zaczęłam od najgorszych rzeczy, żeby jak najszybciej mieć je za sobą. Teraz już będzie tylko lepiej. A, jeśli chodzi o najgorsze rzeczy, to powinnam jeszcze raz wspomnieć o mojej młodszej siostrze Mani. Całkowita porażka! Czy można czegokolwiek wymagać od kogoś, kto ma 3 lata? A właściwie 3,5. Naprawdę, niewiele da się osiągnąć. Choć muszę przyznać, że to dzięki Mani ruszyła lawina niecodziennych wypadków w naszej rodzinie. A może to przez psią kupę? Słyszałam kiedyś takie powiedzenie. To była kropla, która przelała czarę goryczy. Czyli krótko mówiąc, wydarzyło się coś drobnego, co spowodowało, że ktoś nie mógł już dłużej tkwić w niedobrej, z różnych powodów, sytuacji. Miał dość. Postanowił, że dalej się nie da. Taką kroplą okazała się w przypadku naszej rodziny zwykła
psia kupa. Działo się to pewnego pięknego, wiosennego popołudnia. Mama i Mania zmierzały w stronę ulubionego parku, a przed nimi kroczyła w oddali pewna pani i jej dwa psy, wielkie jak cielaki. Mama widziała, jak załatwiają się na trawniku, a ich właścicielka zamiast posprzątać, odciąga je szybko i skręca w boczną uliczkę. Pech chciał, że akurat wtedy, kiedy moja mama i moja siostra znalazły się na wysokości psich produktów, w końcu są to produkty przemiany materii, zadzwoniła komórka. Mama oczywiście za nic nie mogła jej znaleźć w swojej przepastnej torbie, a w tym czasie Mania najspokojniej w świecie siadła pupą w psiej kupie. Dokładnie nie wiemy dlaczego. Może się potknęła? A może był to po prostu któryś z jej idiotycznych pomysłów? Zapomniałam zaznaczyć, że to była bardzo rzadka kupa. Zielonkawa. Mama zgrzytnęła zębami, po czym niewiele myśląc, złapała Manię i popędziła za kobietą i jej cielakami. Stać! Wrzeszczała jak opętana. Niech pani sprzątnie swoją kupę! Zdezorientowana Mania zaczęła płakać, a właścicielka psów oniemiała z wrażenia. Psy nie odzywały się w ogóle. Zapewne wstydziły się za swoją panią. Cóż, wszystko skończyło się przyjazdem straży miejskiej i wielką awanturą, a moja mama powiedziała wieczorem do taty: mam tego dość, Lucjuszu. Nie chcę już dłużej mieszkać w tej okropnej Warszawie. Od dawna to powtarzam. Sprzedajmy mieszkanie i wynośmy się stąd jak najszybciej. I tak jest dla nas za małe. Dziewczynki powinny mieć oddzielne pokoje. Alu, jak to sobie wyobrażasz? Zosia ma tu szkołę. Mania przedszkole, no i moja praca. Te dojazdy. Tata był przerażony. Do szkoły i przedszkola w Warszawie można codziennie dojechać, a poza tym wszystko jest lepsze od psich kup. Oświadczyła mama, a ton jej głosu brzmiał wyjątkowo stanowczo. Doskonale wiedziałam, że nie żartuje. Potrafi być uparta jak osioł. W tym jesteśmy do siebie bardzo podobne. No i się zaczęło. Jeżdżenie, szukanie, narady rodzinne, okropność. Aż w końcu znalazło się odpowiednie miejsce. Stary dom, niedaleko miasta. Naprawdę blisko. Z malutkim ogródkiem. W zacisznej uliczce. Wymaga sporego remontu. Marudził tata. I dlatego nie jest drogi, odpowiadała na to mama. Mógłby być trochę większy, narzekał. I kto wtedy płaciłby za ogrzewanie? Pomyślałeś o tym? Nie ma tam strychu, powtarzałam co pewien czas. Nie, żebym była specjalnie wymagająca. Po prostu uważam, że w każdym prawdziwym domu powinien być strych. Jak u Pipi. Znacie na pewno Pipi z powieści Astrid Lindgren. Przynajmniej nie będzie tam żadnych duchów, mówiła natychmiast mama, a Mania robiła wielkie oczy. Bardzo dobrze wiedziała, o co chodzi, bo bawiłyśmy się w duchy. To znaczy, ja ją straszyłam. Najczęściej wtedy, gdy rodzice byli bardzo zajęci i mieli osłabioną czujność. Nie poradzicie sobie, oznajmiała krzepiącym tonem babcia Zelmer. Na pewno nie, dołączała się z uśmiechem babcia Zula. Dojazdy do miasta wykończą was po miesiącu. Po tygodniu, precyzowała babcia Zelmer z miną świetnego znawcy ruchu drogowego. Tylko jedna osoba była zachwycona pomysłem mamy. Jej siostra, ciocia Malina. Cudowny pomysł, nareszcie będziemy mieli jakiś znajomy ogród do odwiedzania, zachwycała się. Zerkałam na nią spod łba, nie podzielając wcale tych zachwytów. Doskonale wiedziałam, o co chodziło ciotce. Kombinowała po prostu, jak się pozbyć swojego szurniętego psa i utrapionych synków, czyli moich kuzynów, Krzysia i Misia.
Nie wiem, który z nich był najgorszy. Biorąc pod uwagę wszystkich trzech, z psem Rufusem włącznie. Chyba ten ostatni. Wiekowy terrier o wyglądzie zaniedbanej owcy i absolutnie nieprzewidywalnych reakcjach. To ze starości dawniej taki nie był. W ten sposób Malina próbowała tłumaczyć wszelkie jego ekscesy. A było ich niemało. Lubiłam ciotkę. Szaloną artystkę, która wszystko potrafiła zamienić w dzieło sztuki. A przynajmniej sama uważała, że to dzieła sztuki. Nie miała niektórych denerwujących cech mamy i kiedy się nami opiekowała, mogłyśmy liczyć na sporą swobodę. Byłoby miło, gdyby od czasu do czasu odwiedzała nas w nowym domu, byle nie za często, głównie ze względu na osoby towarzyszące. Kiedy Malina głośno wyraziła swój zachwyt na temat planów mieszkaniowych naszej rodziny, wszyscy zamarli w oczekiwaniu na reakcję jej siostry, czyli Aliny. Dla nikogo nie było tajemnicą, że mama nigdy nie zgadzała się ze zdaniem Maliny i głośno dawała temu wyraz. Czasem bardzo głośno. Tym razem jednak tylko poczerwieniała i mruknęła coś pod nosem. Nie usłyszeliśmy dokładnie komentarza, ale ponieważ nie doszło do dalszej wymiany zdań o charakterze bojowym, wywnioskowaliśmy, że tym razem nie zanosiło się na kłótnie. Tata od czasu do czasu powtarzał, że babcia Zelmer popełniła podstawowy błąd, nie nazywając Maliny balladyną. Wtedy, tak uważał tata, zachowanie sióstr miałoby przynajmniej uzasadnienie literackie. Nie bardzo zrozumiałam to, co mi tłumaczył. Chodziło w każdym razie o jakieś dwie siostry, Alinę i Balladynę, o Maliny i jednego faceta. Wszystko oczywiście źle się skończyło i zdaje się, że całą historię można obejrzeć w teatrze. Na szczęście mama Alina i ciotka Malina już od dawna nie mieszkają razem i każda z nich ma swojego własnego męża. Osobnego. No i nas, czyli mnie, Manię, Krzysia, Misia i Rufusa. Oczywiście. Koniec końców, po dość długim remoncie, wylądowaliśmy w tych całych łomiankach przy ulicy Kociej 5. No i właśnie tutaj piszę te słowa. A dokładniej, siedzę na jednej z pięciu jabłoni rosnących w naszym niewielkim ogrodzie. Zupełnie jak Andy z powieści Babcia na jabłoni. Z tą różnicą, że ja mam babcię i to nie jedną. Teraz jabłonie zaczynają rozkwitać. I pachną niesamowicie. Poza tym mamy tu jeszcze jakieś krzaki, wydeptaną trawę i nędzny żywopłot, który sam nie wie, w którą stronę ma rosnąć. Niezbyt pięknie, ale to tylko kwestia czasu, ponieważ w moją mamę wstąpił duch osadniczki, wieśniaczki, ogrodniczki i ekolożki w jednej osobie. Zwozi jakieś donice z roślinami i całe dnie spędza w sklepach ogrodniczych. Koszmar! A jeśli chodzi o psie kupy? Cóż, nie jestem pewna, czy ta była akurat psia, ale z pewnością leżała sobie apetycznie na tarasie, kiedy pierwszego ranka w nowym domu mama otworzyła okno balkonowe. Tata tak chichotał, że aż dostał czkawki. A w końcu i mama zaczęła chichotać. Wtedy przypomniało mi się kolejne mądre zdanie. Nikt nie ucieknie przed swoim przeznaczeniem. I dumna z siebie zacytowałam je głośno. Rodzice popatrzyli na siebie, po czym parsknęli śmiechem jeszcze głośniej. Oni naprawdę są czasem dziwni. Rozdział drugi. Trup na schodach. Ulica Kocia nie jest specjalnie długa. Po obu jej stronach, w otoczeniu niezbyt dużych ogrodów, stoją niewielkie domki. Trochę jak dla krasnoludków. Sporo tu drzew, ptaków, no i oczywiście kotów, za którymi nie przepada moja mama. Że też dokładnie nie zbadała tej sprawy przed kupieniem domu. A swoją drogą,
czemu się dziwić, skoro ulica nosi taką nazwę? Mama mogła przewidzieć to zawczasu, a nie stać teraz na schodach i piszczeć na widok zdechłej myszy, która leży sobie spokojnie na wycieraczce. Pochylamy się nad nią z Manią, z wielkim zainteresowaniem. Nawet próbuję dotknąć truchełka patykiem. Zosiu, ani mi się waż! Wrzeszczy mama, jakby mysz była co najmniej bombą podłożoną przez jakichś terrorystów. To tylko mała myszka. Na dodatek nieżywa. Tłumaczę spokojnie. Trzeba jej zrobić pogrzeb, dorzuca Mania, a ja patrzę na nią z uznaniem. Ten dzieciak nie jest wcale taki głupi. Pewnie dlatego, że ma starszą siostrę. No właśnie, uroczysty pogrzeb, kiwam głową. Nie dotykajcie tej myszy, może być chora, albo wściekła, albo jedno i drugie. Oświadcza mama stanowczo i biegnie do kuchni, mamrocząc, że przez jakieś truchło spóźnimy się do szkoły. Ja tam nie mam nic przeciwko. W szkole jest przecież codziennie to samo. Niewiele się traci, jeśli się przyjdzie trochę później. Zosia! Mania ciągnie mnie za rękaw. Mama zabierze nam myszkę. W głosie Mani jest tyle żałości, że aż mi się serce ściska. Naprawdę, dorośli czasem zachowują się niezrozumiale. Jak zdechła mysz może być chora, wściekła albo jedno i drugie? Przecież to kompletnie bez sensu. Wzdycham poirytowana i sięgam po jedną z pustych plastikowych doniczek, które pani ogrodniczka Alina Wierzbowska porzuciła obok schodów. Trzeba podkreślić, że jest z niej ogrodniczka amatorka. Moja mama ilustruje książki dla dzieci. To jej zawód. A na roślinach zna się chyba raczej średnio. W każdym razie można mieć takie podejrzenie, gdy się spojrzy na klomp, który od kilku dni usiłuje założyć na strasznym klepisku przed domem. Wszystkie kwiaty, które posadziła do tej pory, wyglądają dzisiaj o wiele gorzej niż ta zdechła mysz. Słowo! No więc biorę tę doniczkę i jednym ruchem patyka zsuwam do niej nieboszczkę. Tutaj! Szepcze zachwycona Mania i pokazuje mi jeden, jedyny iglasty krzaczor rosnący tuż pod płotem. Rozłożysty i wielki. Pielgrzymują do niego wszystkie koty z okolicy. Pod uniesionymi nad ziemią gałęziami znajduje się najprawdopodobniej zaciszna kuweta na świeżym powietrzu. Przynajmniej na to wskazywałby zapach, który czuję, kiedy wsuwam doniczkę między gałęzie. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale na poczekaniu nie możemy wymyślić nic innego. Mama już wraca z szufelką i szczotką. Uwaga! Higieniczna Alina obwiązała szczotkę torebką foliową, a na rękach ma najgrubsze gumowe rękawice. Szkoda, że zapomniała o maseczce na twarz. Bakterie, wirusy i jadowite grzyby lotne... Coś takiego chyba nie istnieje, ale ładnie brzmi. Na pewno zaatakują jej otwór gębowy, a wtedy strach pomyśleć. Gdzie mysz? Woła ze zgrozą, a my milczymy jak zaklęte. Jaka mysz? Pyta Mania, wznosząc ku matce niewinne, błękitne oczy. Ta, co tutaj leżała, zdechła, chora mysz. Poczerwieniała na twarzy mama, nerwowo potrząsa zafoliowaną szczotką. Nie wiem, dlaczego właśnie Alina musi mieć takie zapędy. Ani babcia Zelmer, ani Malina nie mają fioła na punkcie zarazków, bakterii i chorób. Nawet babcia Zula podchodzi do tego tematu dość spokojnie. Mama natomiast szaleje. Tak jak teraz. Jakby była przedstawicielem Najwyższej Izby Higieny. W skrócie NIH. Chociaż nie jestem pewna, czy coś takiego w ogóle istnieje. Przyszedł kotek, wyjadł serek, myszkę zabrał na deserek. Mówię ni z gruszki, ni z pietruszki. Nie wiem, czy macie coś takiego, ale mnie zdarza się to całkiem często. Zupełnie niespodziewanie. Przychodzi mi do głowy jakieś zdanie, a gdy wypowiadam je głośno, natychmiast zmienia się bieg wydarzeń. Albo przynajmniej... Rozmowa przyjmuje zupełnie inny obrót. Fajne, prawda? Trochę jak zaklęcie. Tyle, że zaklęć można się nauczyć. A
to, co się dzieje ze mną, jest zupełnie nieprzewidywalne. Na przykład tego wierszyka o kotku nie wymyśliłam wcześniej. I zupełnie nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy akurat teraz, tak jakoś spontanicznie. Coś takiego, mówi nieufnie mama i ściąga folię z czarnego włosia. Niemal słyszę, jak biedna szczotka oddycha z ulgą. Nic dziwnego, przecież prawie się udusiła. Rudy kotek, tak, całkiem rudy, głodny kotek. Mania wreszcie pojęła, o co chodzi i postanowiła włączyć się do akcji. Sporo się napracowałam, żeby ten dzieciak zaczął współpracować w chwilach tak trudnych jak ta. Nieładnie kłamać, powtarzała jak papuga, gdy sytuacja zmuszała mnie do delikatnego mijania się z prawdą. A co z bajkami? Pytałam wtedy przebiegle. Przecież w bajkach jest mnóstwo nieprawdy. Jakiś czas temu ustaliłyśmy, że pewne sprawy wymagają, by podejść do nich z wyobraźnią. I zdechła mysz była jedną z takich spraw. Mania to świetnie zrozumiała, w końcu liczyła na pogrzeb. A swoją drogą, gdyby na miejscu Aliny znajdowała się Malina, już byłybyśmy w trakcie ceremonii. No, przynajmniej w ferworze przygotowań. Ciotka artystka osobiście zaprojektowałaby trumnę i pomogła ułożyć wieniec. Jestem tego pewna. Wcale by się nie przejmowała spóźnieniem do szkoły. W ogóle by mnie tam nie posłała. I jeszcze napisałaby mi usprawiedliwienie. Nawet je widzę. Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności Zosi w szkole. Zosia musiała wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych. Malina Ćwiek-Sosnowska, rodzona siostra Aliny Ćwiek-Wierzbowskiej, ciotka Zosi. I dokąd poszedł ten rudy kotek? Pyta podejrzliwie mama i rozgląda się nerwowo na boki. Do domku, oczywiście, zapewnia ją solennie Mania, przekręcając słowo po swojemu. Aha. Mama kapituluje i odkłada plastikowe narzędzia, które miały służyć do utylizacji materiałów toksycznych. Szczotkę oraz szufelkę. Ciekawe, dlaczego jej też nie zafoliowała. Potem z westchnieniem ściąga gumowe rękawiczki i szybko włącza alarm w domu. Może jeszcze zdążymy, mówi otwierając drzwi samochodu. Mania mruga do mnie porozumiewawczo. Jest szczęśliwa, że udało nam się uratować mysz od zagłady.